Jaki zapach kochają kobiety i dlaczego popełniasz błąd perfumując szyję? Chcesz się dowiedzieć? Zapraszam! Cześć! Perfumy działają jak magnes. No, przynajmniej na mnie, bo zawsze jak przychodzi koło mnie jakaś szczególnie dobrze pachnąca kobieta, to... do niej zagaduję i pytam, czego używa. Ale działa to też w drugą stronę. Perfumy sprawiają, że jesteśmy pewniejsi siebie, sprawiają, że czujemy się bardziej atrakcyjni, no i oddają nasz charakter. Pozwalają też dostosować się do pór roku, pór dnia, no i po prostu do okazji, w której się znajdujemy. Tak jak z większością rzeczy, można używać ich w odpowiedni sposób i na tym zyskiwać, lub w nieodpowiedni i niepotrzebnie tracić pieniądze. A ja nie chcę, żebyście niepotrzebnie tracili pieniądze, dlatego porozmawiajmy w 5 prostych punktach o perfumach. 1. Czym są? Słowo perfumy pochodzi od łacińskiego perfumum, oznaczającego przez dym, i etymologia tego słowa, to znaczy pochodzenie, ma związek ze starożytnym obrzędem palenia aromatycznych rodzynek jako ofiary dla bogów, ale szczerze mówiąc, to nie ma w tej chwili dla nas żadnego znaczenia. Mówiąc o perfumach, myślimy najczęściej o roztworach, które mają 15-30% stężenie olejków zapachowych w alkoholu. I tak powiedziałem alkoholu, bo to właśnie on sprawia, że nie warto spryskiwać się nimi od razu po goleniu, bo będzie trochę szczypało. No są oczywiście słabsze roztwory i te silniejsze, a teraz wymienimy sobie 3 podstawowe, z którymi spotkacie się najczęściej. Excusez mon français. Eau de Cologne, czyli woda kolońska, mająca stężenie około 3-5% olejków zapachowych i ze względu na tak małą ilość, jest najmniej intensywna i ma najkrótszy czas działania. Następna w kolejności jest eau de toilette, czyli woda toaletowa, mająca trochę większe stężenie, no i w jej wypadku zapach będzie na nas trochę dłużej i będzie bardziej wyczuwalny. No i wreszcie mamy eau de parfum, czyli wodę perfumowaną, mającą stężenie olejków zapachowych na poziomie około 15-18%. Jest rzeczywiście najbardziej intensywna, najbardziej wyczuwalna z tego zestawienia, no i też najdroższa właśnie ze względu na swoją moc. No i w czystej teorii, im większe stężenie procentowe olejków zapachowych, tym dłużej i intensywniej powinniście czuć na sobie dany zapach, no ale są też inne rzeczy, które mają wpływ na moc, którą dany zapach roztacza, więc najlepiej oczywiście, jak zawsze, przetestować dane perfumy w praktyce. 2. Działanie. Czas działania, projekcja, sillage. To 3 pojęcia związane z perfumami. I pierwsze z nich, to znaczy czas działania, określa, jak długo będziecie czuć dany zapach. To znaczy, czy 5, czy 8, czy 12 godzin. Drugie pojęcie to projekcja, czyli to, jak daleko wokół Was będzie roztaczać się woń danych perfum. No i tutaj może być taka sytuacja, że na przykład jakiś produkt ma długi czas działania, na przykład 12 godzin, ale żeby go poczuć, ktoś będzie musiał stać bardzo blisko Was. A może być taka sytuacja, gdzie na przykład czas działania to będzie 5 godzin, ale czuć go przez te 5 godzin na drugim końcu pomieszczenia. No i ostatnie pojęcie, sillage, oznaczające zapachowy ślad, który zostawiacie za sobą. To znaczy, jesteście w punkcie A, przechodzicie do punktu B i zostawiacie za sobą ten zapachowy ślad, czyli właśnie sillage. Ja teraz ten sillage też zostawię w spokoju, bo nie musicie się tym aż tak bardzo przejmować, ale powinniście przejmować się tym, co powiem Wam w następnym punkcie. 3. Jak ich używać? Tutaj musimy zadać sobie 2 pytania. Pierwsze z nich brzmi, ile razy się spryskać? I odpowiedź to 3-4 razy w większości przypadków będzie zdecydowanie ok. No ale to zależy oczywiście od mocy i intensywności danego zapachu, bo ja Wam teraz mówię 3-4 razy i Wy sobie pomyślicie, że ej, powiedział, że 3 razy to jest ok, więc jak się psiknę 9 razy, to będzie 3 razy lepiej, prawda? No nie, nie, niekoniecznie, bo nie chcecie być tym gościem, którego czuć jeszcze zanim wejdzie do pomieszczenia, bo zapach, nawet jeżeli jest przyjemny, aromatyczny i w ogóle super, ale jest zbyt intensywny, bo jest go za dużo, no to po prostu przestaje być przyjemny i zaczyna być drażniący dla otoczenia. Z drugiej strony, 1 czy 2 spryskania mogą okazać się niewystarczające, bo to trochę tak, jakbyście kupili jakiś świetny, supermarkowy garnitur i nosili od niego tylko spodnie. To znaczy, nie osiągacie tego efektu wow, który chcieliście osiągnąć. Ale z drugiej strony, metoda tej małej ilości psiknięcia jest dobra w przypadku nowych perfum, których jeszcze nie znacie i z którymi nie chcecie przesadzić. To no to wtedy rzeczywiście zacznijcie od tej mniejszej ilości spryskań i stopniowo dodawajcie kolejne. Kolejne pytanie brzmi, gdzie się perfumować? I tutaj najczęstsza odpowiedź brzmi,
pulse points, czyli miejsca, w których naczynia krwionośne są blisko skóry i emanują ciepło, co sprawia, że perfumy lepiej roztaczają się w powietrze wokół nas. Ale możemy podejść do tego też trochę bardziej praktycznie i powiedzieć, że perfumujemy te miejsca, które nie są przykryte całą masą ubrań i pozwalają na swobodne roztaczanie zapachu. No i szczerze mówiąc, te miejsca tutaj dość mocno się pokrywają, bo mowa przede wszystkim o szyi, która jest na wysokości nosu w innych osób, więc zapach, który mamy na niej, jest dobrze wyczuwalny, a zwłaszcza jak witamy się z płcią przeciwną, płcią piękną, to prawda, tutaj buziaczek jeden, tutaj buziaczek drugi, no to prawda, zapach, super. Druga rzecz to nadgarstki, które są blisko dłoni. Na dłoni coś wskazujemy, pokazujemy, no i przede wszystkim podajemy, więc tutaj też fajnie jakiś zapach sobie roztoczyć. No oczywiście nie musicie, warto próbować swoich własnych metod roztaczania zapachu, jakimi miejscami chcecie to robić, w razie czego mamy też inne, dobrze ukrwione miejsca, które emitują ciepło, ale niekoniecznie warto je perfumować. I to ponownie prowadzi nas do następnego punktu. 4. Na co uważać? Zacznijmy od tego, jak się nie perfumować. Kojarzycie na pewno taki obrazek. Zapomnijcie o tym. No chyba, że chcecie pachnieć danym perfumem bardzo, ale to bardzo delikatnie. Tak delikatnie, że nie wiem, czy jest sens, żeby go w pierwszej kolejności w ogóle kupować, bo większość produktu spadnie na ziemię, a nie na was. Kolejna sprawa to perfumowanie przodu czy boku szyi. Często słyszę, że nie można tego robić, ale no to nie jest do końca prawda. Nie polecam tego w szczególnych sytuacjach, no bo każdy z nas na pewno kojarzy ten nieprzyjemny smak, perfum w ustach, kiedy natkniemy się na nie na ciele drugiej osoby, prawda? No i właśnie o to chodzi. Jeżeli planujecie randkę lub romantyczny wieczór z drugą połówką, to lepiej, żebyście spryskali się za uszami. A w innym przypadku to, szczerze mówiąc, nie ma dla was większego znaczenia. Kolejna sprawa to sposób przechowywania. I tutaj perfumy nie lubią się ani z wysokimi, ani ze zmiennymi temperaturami, więc odpada przechowywanie na parapecie, przy oknie, no bo wiecie, raz jest słońce, raz go nie ma, czyli raz jest cieplej, raz jest zimniej. I to samo dotyczy łazienki, gdzie wydaje mi się, perfumy są przechowywane najczęściej. Bo w łazience też raz jest zimniej, a raz cieplej, na przykład kiedy ktoś bierze jakąś gorącą kąpiel, więc te rzeczy nie są wskazane. Ale najgorszy błąd, jaki możecie popełnić, to rozcieranie, bo wpływacie tym samym na strukturę perfum i zmieniacie ich właściwości. 5. Jaki zapach wybrać? Do wyboru mamy zapachy z kilku rodzin. Naturalne, drzewne, orientalne i kwiatowe. Który powinniście wybrać? To znaczy, z której rodziny zapach powinniście wybrać? No, z tej, z której wam się podoba. A podobają wam się zapachy z kilku rodzin? Bardzo dobrze, weźcie kilka. To jest moim zdaniem świetny pomysł, biorąc pod uwagę fakt, że nie każdy zapach pasuje na daną okazję. Warto pamiętać, że takie cięższe nuty, czyli drzewne, wanilii, bursztynu, piżma, są bardziej wyczuwalne niż te cytrusowe, nawet jeżeli te drugie mają wyższe stężenie. Natknąłem się już kilka razy na opinię, że kobiety najbardziej lubią mężczyzn, którzy pachną miętą i wanilią, ale przyznam się wam szczerze, że sam mam zupełnie inne doświadczenia, więc wydaje mi się, że trzeba podejść do tego zdroworozsądkowo. Jeżeli chcecie swoim zapachem sprawić też przyjemność jakiejś innej, konkretnej osobie, to może warto razem z tą osobą dobrać dany zapach i dać się po prostu raz po raz obwąchać i zapytać: ej, to ci się bardziej podoba, czy to ci się bardziej podoba? W tym odcinku też wszystko. Jeżeli się wam spodobał, to like, subskrypcja, komentarz, wbijajcie też na mojego Instagrama i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie!